a u nas w studiu będzie muzyka gitarowa. No i nigdy nie trzeba iść, żeby czerpać przyjemność z muzyki płynącej prosto z radia. Grzegorz jest z gitarą, to taka gitara sześciostrunowa. I teraz bardzo prosimy o przedstawienie nam fragmentu utworu muzycznego, który dla Ciebie coś ważnego znaczy. Attention, but babe, when you cried, that was not my intention. Please don't be sad and crack me a smile. No, I need you better, girl, it's been a while. Darling, it's been a long time, you know that I miss you. Pięknie, pięknie, brawo. A co to jest? To jest piosenka I Miss You. Ja ten film o ciebie. Pierwsza piosenka, ja... Napisałeś sam? Ja napisałem po angielsku tak, reggae, ska i rocksteady. Dla kogo ją napisałeś? No, starą dziewczynę. A piosenka została, tak? Tak, piosenka. Powiedzmy pierwsze, dlaczego na ciebie mówią rocksteady? Bo to jest taką muzykę, jak ja gram. Było taki early, taki tradycyjny reggae, było ska i było reggae. I między te dwa muzyka było rocksteady. To jest co ja wolę grać. Ja nie wiem, nie dużo ludzi gra tę muzykę. Pojawia się pytanie, gdzie grasz? Dla kogo najczęściej grasz? W klubu w Winnipegu i dla koledzy i wszystko. Przepraszam, mój polski nie jest taki mocny, ale... Wspaniały polski. Będę spróbować coś. Wspaniały polski. Koncerty jakieś są? Na przykład na jaki koncert mógłbyś nas zaprosić w najbliższym czasie? Będzie na Osborne, July 1st, to jest... Osborne Street Festival na Canada Day. Ja jeden grupie, co ja gram, będzie grać jeden w afternoon. I jeszcze będzie na July 3rd w War on Music i czwartek w West Hawk Lake. Czyli zajęty jesteś. Jesteś profesjonalnym muzykiem? To znaczy, żyjesz z muzyki, czy...? Chcę żyć z muzyki. Jest bardzo ciężko, wiesz, tak. Nie jestem profesjonalnym teraz, ale chcę. Czyli musisz jeszcze gdzieś chodzić do pracy, na studia? Tak, tak. Obydwie. A muzyka to jest tylko na razie dla duszy? Tak. Nie da się z muzyki samej żyć? Chcę, ale teraz nie. Teraz nie. To bardzo serdecznie tego życzymy, żeby muzyka była dla Ciebie wszystkim, bo chyba tego też życzysz sobie. Powiedz mi proszę, a od zawsze grasz na gitarze, czy na czymś? No, ja gram wszystko. Gram na drums i na bass i mogę grać na klarinecie i na pianinę i na gitarę, wszystko. Tak, i mam parę płyty teraz tutaj. Ja grałem wszystko na te piosenki. Takie naturalne, nie było na komputerze, ale naturalnie grałem na drums i na bass gitarę i wszystko. Czyli sam jeden musiałeś to wszystko. Tak, tak. Po sam zrobiłem nagrać. Tak. I chciałem zrobić tak. Wspaniale. Czy te płyty, które mamy w studiu, takie płyty są w sprzedaży, czy nie? Czy to są... Można kupić od A1 Records, A1Records.net. Nie wiem, jak mówisz to po polsku. A od dawna grasz? Pamiętasz, kiedy zacząłeś grać jako dziecko? No, zacząłem, wiesz co, grade 10, taki 10 klasa. To późno. Tak, to nie późno. Było tak, że byłeś dzieckiem, a rodzice kazali na fortepianie grać. No, rodzice chciały, jak grałem na pianinie, ale nie zrobiłem. I oni kupili dla mnie taki electric guitar i... Zaczynałem grać od tego. Przygotowany do grania. Ktoś nam jeszcze zagrał jaką taką swoją ulubioną melodię. Chcesz piosenką? Tak. Okej. Bad week, scream if you're a bad week, scream if you're a week.
here for a long time. Now if you wanna have a good time, come sing along and forget just what's on your mind. Jest dużo siły w tym, jest dużo w tym siły, energii i zapalu. A powiedz proszę, od jak dawno jesteś w Kanadzie? Od zawsze? Czy... Tak, urodziłem się. Urodziłeś się tutaj. Tak. I skończyłeś szkołę? A, skończyłem szkołę, jeszcze jestem tu na uniwersytecie. I co studiujesz? Computer Science. Zaczynam na engineering, ale teraz jestem na Computer Science. Jest najlepsze dla mnie. Wolę to. A jak ty dajesz radę pogodzić swoją pasję do muzyki i pasję, zamiłowanie również do komputerów? Wiesz co, bardzo, bardzo chcę grać muzykę, ale ja wiem, o tego nie można zrobić to wszystko. Czas nie, cały czas pracuję dla ciebie i to jest, czemu ja chcę skończyć uniwersytecie. I teraz będę zobaczył, wtedy będę zobaczył, czy ja będę zrobić muzyczę. Od kogo uczyłeś się gry? Nic. Tak, po samo. Sam z siebie? Uczyło mi się. Tak. Sam z siebie, nie miałeś nauczyciela muzyki? Nie. A na kim się wzorujesz? Kto dla ciebie jest takim przykładem prawdziwego muzyka? Wiesz, to są parę ludzi, ale po polsku jest ten Niemen, on jest bardzo dobry, ale jeszcze lubię taki dużo jazzowy muzyka, John Coltrane, Miles Davis, oni są bardzo dobry. I nie wiem, jest taki stary reggae ludzi, Prince Buster, Derek Morgan, oni są bardzo dobry też. I są dużo ludzi, lubią dużo muzyka. Po prostu cię fascynują. A po czym ty poznajesz, że to, co robisz, jest dobre? Po tym, że płyt dużo kupili, czy dużo ludzi na koncert przyszło, czy tobie nie potrzeba wiedzieć, że ktoś... Wiesz, to jest dobre dla mnie. Ja nie martwię się o innych ludzi. To jest, co ja chcę robić i nie będę zrobić to. Nawet jeżeli tego nikt nie zauważy. O, ludzie kupują, to wiesz, nie znam. No to dużo energii wydajesz na to, prawda? Śpiewanie? I nagranie. Okay. Ale ta energia udziela się ludziom, więc nic w przyrodzie nie ginie. Don't let me lose you onto another man. Until I return to everything you can. Even though I won't be near to you. Keep me in your heart. That's all I ask of you. It won't be long till I'm gone. Hold on, I feel on a good day. And if it hurts all, it'll all be okay. So I'll see you again życie z pasją, prawda? Taka radość życia z tej muzyki, młodość, energia, talent. Bardzo dziękujemy, że przyszedłeś do nas. Dziękujemy bardzo. Tak, więc umówiliśmy się, że 1 lipca o godzinie 13 przychodzimy ciebie słuchać na Dzień Kanady, na Osborne. Tam tak. Życzymy udanego występu. Nagrywasz swoje płyty. Powiedz, gdzie je można kupić? Można kupić w Music Trader na Osborne. Są tam i jeszcze można kupić na A1 Records.net. To jest www.a1records.net. Okay, well, I'm Gregory Rocksteady Cry, and you're listening to CKJS 810 AM Radio Polonia. Dziękujemy bardzo i jeszcze prosimy na do widzenia fajną piosenkę. Okej, to będzie The Yellow Dog. Ale jestem bardzo ciekawa, co to jest, o czym to jest i skąd to się wzięło? To jest o taki dobrym małym baru w Winnipeg. Bardzo dobry pan pracuje tam i to jest czemu ja posłuchajmy teraz jeszcze tej piosenki. A naszym i państwa gościem był Grzegorz Kraj, Gregory... Rocksteady Kraj.